Proszę Państwa, nie tracąc wydźwięku czasu, chcę Wam pokazać jeden obraz, można powiedzieć, mało ciekawy, z tego względu, że wszyscy go znają, jak gdyby taki oklepany temat i wszyscy Państwo widzieliście. No ale jakby trochę nie o tym. Popatrzmy tutaj. Niedawno, bo rok temu, czy w ubiegłym roku, przyjechali do nas z Uniwersytetu Łódzkiego archeolodzy i pogłębili badania archeologiczne. I co się okazało w tych odkryciach, w tym kopaniu, w tym przesuwaniu różnych warstw? Okazało się, że to, co namalował Tadeusz Puszczewicz, kiedy dawna Macajewa sam robił różne badania, to się potwierdza. To się potwierdza w taki sposób, że ta główna brama gwiazdowa i te ogromne tu takie pilastry, które ją podtrzymywały, ogromny ciężar, jest z fundament i to nie byle jaki dwumetrowy, bo to był przecież ciężar. I to jest jeden jak gdyby aspekt tego, co robił Tadeusz Puszczewicz. A drugi aspekt jest taki, że po latach to dzieło, które się wydawało, że jest nieciekawe, już nigdy nie odzyskamy jakiejś takiego blasku, bo byłoby to albo za drogie, okazuje się, że tej legendy, tej ciekawości jeszcze temu zamkowi przybyło. Mianowicie, jeśli popatrzymy na zamki jurajskie i wszystkie je w Polsce znamy, i wydaje się, że ten zaledwie grodzisko zamkowe w Koziegłowach jest mniej interesujące od tego w Olsztynie, mniej interesującego od tego w Mirowie czy w Bobolicach, to się trochę proporcje zaczynają zmieniać. A powiem Wam dlaczego. Dlatego, że to jest zamek starszy. To jest zamek z czasów Bolesława Krzywoustego, a nie Kazimierza Wielkiego. To jest zamek grodzisko. To jest zamek, który był najprawdopodobniej takim, nazwijmy nawet więzieniem, żeby ludzi, których zniewolili na Prusach, na północy, można było sprzedać na południe Europy. Naszym założycielem, jeśli ktoś się dobrze wczytał w mój tekst, był Drogosław Herbu-Zerwikaptur. I nikt nie tłumaczył przez lata, co znaczy Zerwikaptur. Zerwikaptur to jest łacińskie dwa słowa, servicaptum, czyli łowca niewolników. I to jest ta legenda, że Koziegłowy założył zbój, nazwijmy to, założył ktoś, kto miał czarny charakter, ktoś, kto był wyróżniającym się rycerzem w otoczeniu księcia Bolesława Krzywoustego. I te badania, które zrobiono rok temu, dzisiaj są już konferencje takie pisane, czy mówione, i archeolodzy, którzy ten temat zawłaszczają sobie, pod tym względem legenda tego naszego zamku na Dagnach rośnie. To jest jak gdyby my jesteśmy w innej klasie. To jest jakby gotyk i jeszcze wcześniejszy styl romański. A co starsze, to dzisiaj jest najbardziej atrakcyjne. I to jest jego praca, którą teraz będą eksplorować różni ludzie, naukowcy, nienaukowcy, bo toczy się wielki spór między historykami, którzy napisali bajkę o Piaście Kołodziei, i archeolodzy mówią, nie, tak nie było. I ten nasz zamek działa na korzyść archeologów, który mówi, że to jest zamek Wikingów, bo również mówi się o tym, że Zerwikaptur był Wikingiem, czyli był Nordykiem. Czyli Polska powstała na skutek jak gdyby przewrotu jakiegoś militarnego i pierwsi przywódcy z Mieszkiem na czele to byli Wikingowie, a nasz drogo łowca Zerwikaptur. To, co mówię, nie jest bajką, chociażby dlatego, że najstarsze dzieło kronikarskie, jakim jest Galanonim, Kronika Polski, on pisze, jak to książę Bolesław Krzywousty, kiedy zamarzły jeziora, kiedy zamarzły rzeki, udał się na Prusy, żeby łowić niewolników.
i jak oni się tam ogłowili. To jest w oficjalnej, najstarszej księdze polskiej, a Drogosław Hermuzernik Artur był jego rycerzem. I on zorganizował na tym szlaku jakby obóz, jakby taki, to się nazywa po wojskowemu, to jest taka nazwa wojskowa, że oni musieli wędrować, ale mieć zasoby. Ciekawostką przy tym zamku jest to, że mamy tutaj taką nazwę Świnica w Koziegłowach, tak się pole nazywa. I mamy nazwę historyczną, której nikt nie zna, ale to jest cała droga do Wysławic Małych. I te pola były ogromne, to tam miał pieniądze, to sobie budował kwaterkę. I to jest pole, które się nazywa Kosowicze. Ono miało 140 stajan. 140 stajan to jest 140 przystanków konia, bo on po 156 krokach on musiał odpocząć. I to ogromne pole Kozobrze dzisiaj jest tłumaczone jako kozie rykowisko. Jako kozie rykowisko. Bo też ci, co tu byli, mieli wędrować aż na południe Europy, musieli się czymś pożywić. Mięso kozie było tanie, a nawet do naszych czasów PRL-owskich wstydliwe, że było tak niskiej jakości, miało tak niski prestiż. Więc mamy ciekawe... Mówię długo. Proszę, ale będzie Leonard mówił, słuchajcie. Drodzy Państwo, ponieważ mamy tutaj rodzinę pana Tadeusza Puszczewicza. I nie ukrywam, że to dzięki rodzinie, dzięki jeszcze panu Tadeuszowi mamy możliwość w pełni, przynajmniej w tym zakresie, jak Pałac Biskupów jest pojemny, oglądać jego pracę. Dlatego też jeszcze raz w imieniu własnym, w imieniu całej tutaj akurat grupy oglądających te obrazy chciałbym panie Tadeuszu, pani już teraz gorąco podziękować. Ja mam nadzieję, że te obrazy, drodzy Państwo, a zobaczcie, jak one wiernie odzwierciedlają nasze lokalne, ale bogate dziedzictwo, słuchajcie. I tutaj akurat mnogość pracy, ale również to, co powiedziałem w tym tempie życia pana Tadeusza. On tam prawdopodobnie w niebie na tym rowerku jeszcze go prowadzi, albo nie wiem co, rower doprowadzi czy on rower, ale nieważne. Ale on tam jeszcze, drodzy Państwo, ten pędzel trzyma i maluje. I się kłóci tam z Panem Bogiem albo ze świętym Piotrem, że nie ma racji. Bo tak ma być, jak on sobie tam zażyczył. Słuchajcie, dlatego też niech tam dzisiejsze spotkanie, niech ta oprawa wszelaka i estetyczna, i artystyczna, ale przede wszystkim obecność Was będzie takim ukoronowaniem i ukoronowaniem działalności i twórczości pana Tadeusza. Zejdziemy za chwileczkę, drodzy Państwo, do piwnicy i tam Leonard będzie, drodzy Państwo, mówił o drugiej części naszego wyjątkowego również wydarzenia. Ponieważ Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy pozyskało środki finansowe, jest tutaj pan dyrektor, pan prezes naszego Partnerstwa Północnej Jury, pan Jerzy Podłoń, któremu też pragnę gorąco podziękować, bo to człowiek też, nie mówię, że zewsza, ale nasz, który również wielokrotnie, drodzy Państwo, dawał wiele oznak życzliwości, radości, ale i również pewnej pomocnej dłoni dla gminy i miasta Koziegłowy. Panie Jurku, laudacje będą na dole dla pana. Jest tutaj Jarek Flak, który wykonał tę pracę. Jest Leonard, jest, drodzy Państwo, Justynka, jest nasza Iza Kuras. Słuchajcie, jest wiele osób, Bożena Kolasa. Jest Stowarzyszenie dla Rozwoju, jest, drodzy Państwo, Trzeci Wiek, emeryci, renziści. Słuchajcie, jest młodzież, są nauczyciele, dyrektorzy, są samorządowcy. Również, drodzy Państwo, jesteśmy my jako mieszkańcy tej naszej lokalnej, małej ojczyzny. Niech te pamięci, drodzy Państwo, tych dokonań materialnych, zarówno pana Tadeusza, jak i stowarzyszenia, niech pozostaną na zawsze tutaj w tym pałacu, bo to miejsce jest godne, ale również wyjątkowe z punktu widzenia historii, trwałości i pewnych wartości, które tutaj od średniowiecza aż po czasy współczesne nosimy w sercach. Pani Danusiu, jeszcze raz bardzo serdecznie składam gorące podziękowania za to, że możemy
drodzy Państwo, już w sposób nieskrępowany, ale i spokojny, drodzy Państwo, prowadzi tutaj otwarte lekcje zarówno historii, rysunku, malunku. Ja mam nadzieję, że te obrazy, ale i również ta działalność pana Tadeusza będzie pięknym świadectwem jego życia, jego twórczości i za to pani serdecznie dziękujemy. Będziemy się, drodzy Państwo, powoli przemieszczać, ponieważ ta wystawa, dzięki tutaj akurat zgodzie rodziny, jest wystawą, którą chcemy pokazywać. Chcemy ją, drodzy Państwo, również jako kustosze, oczywiście amatorzy, ale mam nadzieję, że bardzo profesjonalnie oprowadzać wszelkiego rodzaju grupy. Będziemy się zastanawiać, jak tą naszą część wystawy mamy udostępniać i na pewno dni wolne od pracy. Leonard Jagoda, ja mam nadzieję, że w zdrowiu, w szczęściu, w rodzinie i w trwałości, bo tutaj muszę powiedzieć, że Leonard też nie jest ze stali. Dokładnie tak jest, Na dni od pracy pracownicy. Bardzo dziękuję serdecznie. Słuchajcie, przemieszczając się teraz na dół do piwnicy, chcielibyśmy miło pożegnać gwazdę, zobaczyć, przynajmniej usłyszeć, jak ta muzyka rozchodzi się na zewnątrz, a w przyszłości, drodzy Państwo, mamy tutaj park wielopokoleniowy. Chcielibyśmy cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu, jakieś popołudnia, czy to będą soboty, czy niedziele, robić takie właśnie kulturalne spotkania, drodzy Państwo, przy tej właśnie muzyce, która również daje wytchnienie, daje radość, ale daje również, drodzy Państwo, ogromną satysfakcję z tego, że to miejsce, ten teren może do tego rodzaju działalności służyć. Będziemy, drodzy Państwo, z kwartetu też korzystać, mam nadzieję, przy kolejnych uroczystościach, a park, który tutaj będzie powstawał, to miejsce, będzie tego również dobrą możliwością i przykładem. Bardzo dziękuję serdecznie za dzisiejszą obecność, za to, że tutaj jesteście, za to, że faktycznie możemy, słuchajcie, dom pana Puszczewicza, słuchajcie, dwie bramy tam są, słuchajcie, obydwie ważne, od razu mówię, tak wiernie, drodzy Państwo, odzwierciedlone. Pan Tadeusz wchodził z tamtej strony ostatnio, od strony gardu, ale, drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że on tam gdzieś z tego okna albo z tego swojej pracowni gdzieś tam na nas spogląda. Słuchajcie, to też jest piękne, bo faktycznie tak to wygląda. Drodzy Państwo, Pałac Biskupów Krakowskich, który tam macie na tej ścianie bocznej, widoczny w latach 70., drodzy Państwo, odbudowany, przepięknie pokazany. Będziemy restaurować naszą Marię Magdalenę. Możliwe, że weźmiemy wzory, drodzy Państwo, z malunków pana Tadeusza Puszczewicza, kiedy tak nawa i kościół Marii Magdaleny, drodzy Państwo, tam w bocznym widać ołtarzu ukrzyżowania wyglądał. To będą kolejne miesiące, a mam nadzieję, że pan Tadeusz będzie nam pomagał przy konserwacji tego kościoła.